Państwo widzą, cały czas jesteśmy w tej naszej kochanej, moherowej Warszawie. Stara Warszawa, stara Europa, stara Polska, stara wiara, stary Papież, stary tramwaj, stary stadion, bo to jest w sumie stadion dziesięciolecia. Audycja dla rzeźbiarzy. Można wyrzeźbić piękny obraz, nawet może i wymalować. Ten Rzeczkowski to jako usłyszał, że... Ja mówię, no bo jak moherowym się to nie podoba, to się nie muszą patrzeć. Jak on się obraził, że on moherowy. Tutaj w Warszawie, wiecie Państwo, ci moherowi bardzo się wściekają, jak ktoś powie ich nazwisko. Moherowy, moherowa, moherowy, moherowy. No to ja przepraszam bardzo. Właśnie dlatego, że oni są moherowi, to oni się wszyscy wściekają. No bo tak, mormonem nie jest, amerykaninem nie jest, prawosławnym nie jest. Ewangelikiem nie jest, Świadkiem Jehowy nie jest, nikim, niczym, a może tylko ateistą. No ta ateista co? Jaka wiara? No taka moda jest na niewiarę w Boga, proszę Państwa. Taka jest moda. Radio, Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Tu Państwo będziecie mieli zaraz po sąsiedzku kolejne informacje Radia Tok FM, Eurokoncita z dnia dzisiejszego, 23 kwietnia, nie kwietnia, tylko czerwca 2016 roku. Ciekawostki, bardzo ciekawe rzeczy. Zapraszamy, jak tutaj w Warszawie się biją, jak tu w Warszawie się kłócą. Wojna na wytykanie, wytykanie sobie błędów, wytykanie sobie grzechów różnych. Wojna na grzechy. Na dole, na górze. Wojna na górze. Widzicie Państwo, jak to Ewangelia mówi, tutaj, gdy jesteśmy w świecie cyganów, oni tak kradną. Kradną, kłamią, do Ameryki nawet lecą kożuchy kraść. Proszę Państwa, boją się jednak tego słowa moherowy, moherowy. No to właśnie dlatego, że oni są, proszę Państwa. Ale proszę być z nami w kontakcie, to my jeszcze coś Państwu dopowiemy. No bo teraz wiadomo, już jadę do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Stary tramwaj, Wisła, jesteśmy na moście Poniatowskim, jak Państwo widzą. Most Poniatowskiego, proszę Państwa. Jezioro Kłamców, no bo oni kłamią. Nie są szczerzy, nie są dobrzy, obrzydliwe rzeczy. Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Nie są to mormoni, nie są to ewangelicy, ani świadkowie Jehowy, ani prawosławni, no bo nie ma tutaj ludzi prawych. Teraz każdy kombinuje, wojna na wytykanie sobie. Dzisiaj bardzo dużo Pawłowicz, tutaj też mamy Krystynę Pawłowicz w kawałkach. Pawłowicz wytyka błędy, grzechy, a przecież wystarczy, że my jeden grzech wytkniemy jej. Dlaczego ona nie zna Biblii? Dlaczego ona nie bada Pisma Świętego? Dlaczego ona nie chce poznać prawdy w istocie? Bo przecież jedno przykazanie jest za wszystkie. A więc jeżeli jednego przykazania nie przestrzegasz, a ona mówi o tych dziewięciu, a to jedno pomija, którego nie przestrzega, no to przecież... Przeciwko Bogu ona jest, prawda? Czemu ona nie dowie się na temat tego, co Biblia mówi o życiu pozagrobowym, że nie ma żadnej duszy, że nie ma żadnego piekła, że Bóg tam nie pali w ogniu, nie męczy, że Bóg nawet nie straszy, że Bóg jest miłosierny i że nie jest to prawdą, że Bóg jest podzielony. No Bóg nie jest podzielony. Przecież w pismach hebrajskich czytamy, Boże, Boże, Bóg łaskawy, Bóg nieskory do gniewu, nierychliwy, proszę Państwa. Ale sprawiedliwy. Także radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. No, taka Krystyna Pawłowicz, jakby usłyszała, że jest moherowa, to by to po niej spłynęło jak po kaczce. Natomiast ten Rzeczkowski to rzeczywiście się strasznie wściekł, że on ma... A cóż to takiego moherowy? To znaczy, że wierzący. Lepiej, gorzej, pewnie wdający się w plotkarstwo, kamienie w rękach. Zarzucają się, kije w rękach, plotkarstwo za plecami Jezusa. Przecież ja nie doprowadziłam do śmierci Jezusa Chrystusa, to przecież Żydzi zabili Jezusa. Prorok Izajasz w 53 rozdziale Ewangelii Izajasza, czyli ona jest tak nazywana Ewangelią Izajasza w księdze. Izajasza pisze, myśmy go zabili na rzeź, jak baranek był prowadzony i nie odezwał się ni słowem. Dlaczego? Dlatego, że wiedział, co jest, był bardzo inteligentny, był bardzo pokorny. A tutaj, proszę Państwa, w tym świecie
takich rozpasanych moherów w tym świecie, butnych, nieszczerych typów, niesprawiedliwych, przypominających nawet lochy, nawet świnie. Oni się biją, się kłócą, nawet o szpilkę, proszę Państwa, o byle co. No, przecedzają, proszę Państwa, komara, wielbłąda połykają. No to przecież dlatego jest ta kontynuacja. Jak nie Żydzi, to moherowi. Jak nie moherowi, to Żydzi. To przecież wiecie Państwo. Nie ma tu świadków Jehowy, ani jednego. Nie ma tu mormonów, ani jednego. Nie ma tu prawosławnych, ani jednego. Ani ewangelików, ani jednego. Nie ma. Tutaj wiecie Państwo. Wojna na wytykanie sobie. A ja ci to, a ty mi to. A ja ci to, a ty mi to wytkniesz. No i do czego to prowadzi? Przecież mamy w Ewangelii opis takiej osoby, przykład. Och, jaka ja jestem osoba niewinna, jaka ja jestem osoba niesprawiedliwa, a oni wszyscy są grzesznikami. No jak tak można? Nie wolno. Także Krystyna Pawłowicz powinna wiedzieć, że w ogóle jej miejsce to nie powinno być gdzieś przy polityce, bo Jezus Chrystus nie reperował świata, nie zajmował się reparacją, jakby odnawianiem tego świata, reperowaniem, że tak powiem, do tych handlarzy i do tych rzemieślników. Tylko głosił Ewangelię o przyszłym Królestwie Bożym, rządzie Bożym i co ma tu się stać? A nie angażował się w sprawy tego świata, w złe sprawy tego świata. Bogiem tego świata jest przecież diabeł, Jakuba 4,4 i w dziesiątkach innych wersetów, innych, prawda, miejscach. Mamy dziesiątki innych wersetów biblijnych, które mówią, że Bogiem tego świata jest diabeł. To właśnie dlatego Noe nie odbudowywał tego świata, tylko głosił zagładę. My mówimy o Babilonie Wielkim, że będzie zniszczony. O zagładzie Babilonu Wielkiego, o Armagedonie mówimy. Stary tramwaj.